Nie wszystkich na moim kanale zrozumieć relacje i na profilu na Facebooku zrozumieć relacje. Dzisiaj porozmawiać chciałbym o takiej rzeczy, jaką są sygnały ostrzegawcze alienacji rodzicielskiej. I do tego odcinka zainspirowało mnie też spotkanie, które wczoraj miałem z alienowanym ojcem, którego serdecznie pozdrawiam. Marcin, tak mi się wydaje. Marcin, przepraszam, bo tam wcześniej się z Maciejem spotykałem. Z Mińska, w związku z tym serdecznie go pozdrawiam, jeżeli ogląda. I to jest klasyczna osoba, tak jak mówi Jarek Szynkarek, to jest klasyczna osoba, która straciła 2 lata tej alienacji, tak? Bo w jaki sposób ja się spotkałem z Marcinem, tak? Bo rozmawialiśmy dosyć długo. Otóż, no gdzieś tam się w małżeństwie rozsypało, tam była historia i tak dalej, w związku z tym jak gdyby, no nie będziemy teraz tego analizować. W każdym razie małżeństwo się rozsypało, tak? I w tym, jak jest sprawa rozwodowa, jak się chyba wniesie o rozwód, to zanim jest wniesienie o rozwód, to tam jest zabezpieczanie alimentów. I Marcin ma taki wyrok i po prostu, mimo że jeszcze nie są rozwiedzeni, no to już płaci alimenty, tak? Więc to z automatu idzie i to idzie bardzo szybko. I ma też zabezpieczone kontakty, tak? No i mówi, że mimo że ma takie zabezpieczenia, że wszystko jest określone i tak dalej, nie widzi dzieci od 2 lat, tak? A jak chce się do tych dzieci dobić, no to one tak są w stosunku do niego bardzo niechętne. I Marcin po 2 latach, dokładnie właśnie po 2 latach takiej alienacji, trafił na mój kanał akurat. Ja też prowadziłem mu inne kanały i inne grupy na Facebooku. Natomiast stwierdził, że koleżanka jego mówi: słuchaj, obejrzyj sobie kanał tego gościa, no to może coś jak gdyby przejaśni ci w głowie, tak? I on zaczął te filmy oglądać. I on powiedział: kurczę, blade, ja teraz wiem, o co chodzi, tak? Mówi: szkoda, że nie widziałem tych filmów 2 lata temu, bo teraz i rozumiem dzieci, widzę, jakie ja popełniłem błędy, w którym miejscu były te błędy. I na przykład jeden taki, no, kolosalny błąd, który ojciec, który nie wie, że jest alienacja, albo który nie wie, że może być poddany alienacji, to było to, że on w zabezpieczeniu tych kontaktów, on się dał tak, za przeproszeniem, jak sam powiedział, no trochę wyrolować swojej chyba jeszcze żonie. Mianowicie, że kontakty były ustalone, no i tam były jakieś ustalone. I tutaj uwaga, potężny haczyk ze strony jego partnerki, pod warunkiem, że zgodzą się dzieci. No i co taki ojciec może myśleć, bo jego dzieci mają teraz 14 i 16 lat, w związku z tym 2 lata temu miały 12 i 14 lat. No to taki normalny ojciec sobie myśli: no dlaczego dzieci miałyby się ze mną nie spotkać? Przez tyle lat byłem razem, wybudowałem dom, tam cała historia była. To dlaczego dzieci miałyby się z nim nie spotkać, tak? No to tak każdy ojciec sobie myśli, tak? I Marcin niestety na ten zapis się zgodził, tak? No i co? I oczywiście możecie wyobrazić sobie, że dzieci nie wyrażają chęci spotkań z ojcem. I dopiero Marcin teraz jest w szoku, mówi: jak się dałem podejść, tak? W związku z tym ten odcinek, który teraz robię, to jest taki właśnie dla ojców przed rozwodem, albo dla ojców w trakcie rozwodu, albo dla ojców, którzy będą orzekać o kontaktach, albo którzy będą ustalać kontakty, żeby się nie dali tak podejść. I dzisiaj tak naprawdę chciałem porozmawiać o tak zwanych sygnałach ostrzegawczych, które mogą zwiastować alienację rodzicielską. My często tych sygnałów nie zauważamy, natomiast kiedy ta alienacja następuje, kiedy ta alienacja ma już miejsce, to wtedy mówimy: o rany, jakie ja głupi byłem, jaka ja głupia byłam, że nie zauważyłam wtedy, że ona to coś, albo że on to coś, tak? I Marcin, no, w dobrej wierze zgodził się na ten zapis, gdzie generalnie ten zapis to jest po prostu sabotujący wszystkie kontakty. No bo oczywiście dzieci są tak ustawione przez matkę, one mają teraz 14 i 16 lat,
I on nawet się kiedyś tam spotkał z córką przed drzwiami, tak jak to wygląda większość alienowanych ojców, że stoją albo w drzwiach, albo stoją przed drzwiami, ta córka wyszła i tak no, stanęła na zewnątrz i powiedziała, że i on powiedział, tak jakbym słyszał moją byłą, albo tak jakbym słyszał ją, czyli mówił tutaj o matce, że córka mówi, no owszem, mogę się z tobą spotkać, ale na naszych warunkach. Tak? Czujecie? Kilkunastoletnia córka. Mówi do ojca, mogę się z tobą spotkać, ale na naszych warunkach. No i on mówi, gdybym ja to wtedy wiedział, to po prostu bym postępował w całkiem inny sposób, nie dałbym się tak podejść. Ale większość ojców, którzy się rozwodzą, to na początku przede wszystkim, jeżeli nie wiedzą, co to jest alienacja rodzicielska, on te filmy, które oglądał, on tam wysłał do jakichś znajomych nawet i się ich pytał, czy oni słyszeli o alienacji rodzicielskiej i tak dalej. Oni powiedzieli, o czym? O co tutaj chodzi? Więc on mówi, sam on stwierdził, tak, bez żadnego pytania z mojej strony, bo on jak gdyby chciał też uświadomić innych, to on powiedział, że nikt nic nie wie o tej alienacji rodzicielskiej. Oczywiście jest alienowany on i rodzina od jego strony i tak dalej, no ale to jest taki klasyk, tak? Ale dzisiaj porozmawiać chciałbym o tych sygnałach ostrzegawczych, tak? W związku z tym pierwszy taki sygnał ostrzegawczy, którego Marcin nie zauważył albo przeoczył, to jest to, że wyrok, który określa kontakty z dziećmi, jest po prostu, no ma taki haczyk, w zasadzie to jest ogromny hak, który niby pokazuje dobrą wolę alienatorki, który odpowiedzialność przerzuca na dzieci, ale wiadomo, jak alienatorka będzie dzieci ustawiać. I to samo przerabia Marcin, tak? I jest no, w szoku. Jest w szoku, jest no, jak gdyby teraz mu się otworzyły oczy, ale to jest to, o czym mówi Jarek Szynkarek. Po prostu dwa lata w plecy. I to był pierwszy taki sygnał ostrzegawczy. I dzisiaj chciałem porozmawiać o tych sygnałach ostrzegawczych, któż często tych sygnałów nie zauważamy, albo ojcowie, którzy będą alienowani, nie zauważają, albo je lekceważą, albo myślą sobie, to niemożliwe, no przecież tak nie może być. Często żyją w przeszłości, tak, gdzie taki sam kontakt z dziećmi ma matka, jak i ojciec, tak, no bo mieszka. Nie zdaje sobie sprawy, że w 97% przypadków dzieci będą z matką, no bo to jest średnia w Polsce, tak, więc jeżeli ta matka nie jest narkomanką, jeżeli nie bije, chociaż powiem wprost, ten przykład Hani, która z konkubentem zamordowała, przykład matki, która razem z konkubentem zamordowała 3-letnią Hanię, no to też pokazuje, że, że w tych naszych sądach jest patologia, tak? Że oni dali dziecko takiej matce, tak? No ale każdy z ojców, każdy z panów, który to teraz ogląda, który się będzie rozwodzić albo który się rozwodzi, to nie mam dla was dobrej wiadomości. Macie 3% szans, że dziecko będzie z wami po rozwodzie. W 97 przypadkach na 100 dziecko będzie z matką. I teraz, czy dziecko będzie alienowane, czy nie? Wielu ojców sobie myśli, że nie będzie alienowanych, no bo nadal jestem ojcem, nadal mam prawo się spotykać, nie mam odebranych praw i tak dalej. I to oczywiście sobie można wsadzić między bajki, bo wielu ojców alienowanych, w tym ja, mam pełnię praw, mam zapisane w wyroku, kiedy mam się spotykać, kiedy są wakacje, kiedy coś i co? I jestem alienowany, tak? I alienatorki i alienatorzy robią to po prostu bezkarnie. I pierwszy taki objaw, którego nie zauważył Marcin, to jest to, że matka zażyczyła sobie taki zapis w wyroku, taki niewinny, no, jeżeli dzieci będą chciały. To generalnie pokazuje taki szacunek dla dzieci, tak, że się szanuje ich wolną wolę. Tak jak ta matka, co tresuje tych dwóch chłopaków, ona bardzo szanuje ich wolną wolę. Moja była też szanuje wolną wolę, szczególnie tego najmłodszego, że po prostu ona go nie będzie zmuszać. Więc to był taki pierwszy syndrom. Następne takie red flags, które mogą świadczyć o tym, drogi jeszcze mężu, że będziesz i tato, i ojcu, że będziesz alienowany, to są rzeczy, które alienatorki najczęściej mówią. I mówią to najczęściej w złości. I takim określeniem może być, to jest to, co powiedział Jarek Szynkarek, tak? I to jest taki tekst, który usłyszał jeden z ojców, który po prostu mówi, ja ci dzieci i tak nie dam. Albo nie będziesz miał dzieci. Takie w złości. To najczęściej gdzieś wychodzi w kłótniach i tak dalej. Dla waszej informacji, jeżeli
się rozwodzicie, tak, to kobiety rozwodzą się trochę inaczej niż mężczyźni. Większość pozwów jest składane przez kobiety, raczej 70%. Mężczyźni reagują na pozwy bardziej. To są takie statystyki. Kobieta zanim złoży taki wniosek, to ona się orientuje z koleżankami, z kumpelami, rozmawia co i jak i najczęściej spotyka się też z prawnikiem albo z jakąś adwokat i najczęściej trafiają takie adwokatki albo takie panie adwokat, takie alienatorki, które jako technikę rozwodową proponują alienację. I mi się wydaje, że moja była żona miała taką panią adwokat. Ja rozmawiałem też kiedyś, przepraszam, że trochę zmienię temat, rozmawiałem z alienowanym ojcem, który miał znajomą, która się rozwodziła i ta znajoma poszła oczywiście przed rozwodem do adwokat. No i ta adwokat jej mówi, no dobrze, to w takim razie dzieci weźmiemy do pani, może je wywieziemy do innego miasta, jego podamy o alimenty, tutaj ograniczymy mu władzę rodzicielską, możemy tam też powiedzieć, że był przemocowcem, bił panią, nie. No to zrobimy z niego przemoc psychiczną, bo nie zostawia śladów, ciężko udowodnić, ale to ładnie brzmi. Tak jak pani powie, że on jest przemocowcem psychicznym, to pani tego nie musi udowodnić, tylko on to musi udowodnić, że nie był. I ona tak już nakreśliła jej taki plan, taki po prostu rozwodu z zabraniem dzieci z alienacją. I ta babka mówi, ale zaraz. Ale ja chcę, żeby ojciec się spotykał z ojcem. Ja z nim nie chcę być, bo po prostu rozstajemy się, ale ja chcę, żeby dzieci się z nim spotykały. A pani mi tutaj proponuje w ogóle tak, że one mają się z nim nie spotkać. O co tutaj chodzi? I pogoniła ten adwokat, tak? Więc myślę, że moja była też miała taką adwokat, która ją tam prowokowała do alienacji albo miała taką technikę na rozwód. Mój adwokat też na samym początku to był kawał ciula, za przeproszeniem, który po prostu też podkręcał konflikt. No ale jeżeli rozwodzisz się, drogi tato i jeszcze drogi mężu, szanowny mężu, przepraszam, i tak dalej, i to twoja była albo twoja jeszcze żona złożyła pozew, to musisz wiedzieć, że ona przygotowana już jest do tego. Ona to wszystko wie, tak? Więc w momencie, kiedy ona powie, ale ja ci dzieci nie dam, to jest to sygnał ostrzegawczy, albo na przykład ci powie, nie zobaczysz już dzieci, to jest to sygnał ostrzegawczy, że tych dzieci faktycznie nie będziesz widzieć. Tak? Ty się możesz śmiać z tego teraz, powiesz, a co, ja nie będę widzieć, to ty nie będziesz widzieć, tak? Nie, kolego. 97% prawdopodobieństwa jest takie, że to ty nie będziesz widzieć. Masz 3% szans na to, że dzieci będą z tobą, tak? Tekst, który ja usłyszałem i to uważam też za taką kwintesencję alienacji, tak jak tamten filmik, bo w tych dwóch zdaniach to jest, po prostu się kryje cała alienacja, moim zdaniem, bo rozwodziliśmy się i tam szło o podział majątku. No i moja była żona wymyśliła taką koncepcję, że ja po prostu się wyprowadzę z domu i ona miała kiedyś koleżankę i mąż tej koleżanki w trakcie rozwodu okazał się dżentelmenem i po prostu się wyprowadził z domu, wziął walizkę, swoje ciuchy i zostawił jej wszystko. I takie były oczekiwania mojej byłej. Pewnie teraz będzie mówić, że nie, jakby się jej spytać. Ale to usłyszałem, tak, że mąż koleżanki był dżentelmenem i zostawił koleżance wszystko. I ona też miała taką wizję, tak, że ja po prostu wyjdę z domu, wyprowadzę się. Na moje miejsce wskoczy po prostu jej partnero, kochanek. I wszystko będzie toczyć się tak, jak było, tylko po prostu zamiana faceta będzie, tak? Nie za bardzo miałem ochoty być takim dżentelmenem jak tamten mąż tej koleżanki, no bo pracowaliśmy razem na wszystko. Byliśmy małżeństwem 26 lat, pracowaliśmy na wszystko. Raz pracowało jedno więcej, raz pracowało drugie więcej. Jedno włożyło w to małżeństwo więcej pieniędzy, jedno włożyło mniej i tak dalej. No ale gdzieś po tych 26 latach, no to nawet już no jakoś razem osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy. Więc no, nie było na to zgody z mojej strony, więc ja usłyszałem tekst, gdzie też powinna mi zapalić się lampka, ten sygnał ostrzegawczy, że powiedziała, jak będziesz fikać przy rozwodzie,
to zabiorę ci dzieci i będziesz zdychać w samotności. Sąd i tak mi przyzna chłopców. I dopiero potem analizując to, po pewnym czasie, jeżeli ona mówi, sąd i tak mi przyzna chłopców, to ona też już była po rozmowach z tą adwokat. I ta adwokat pewnie powiedziała, proszę pani, niech się pani nie martwi, dzieci i tak będą z panią, tak? Pracuje pani, jest mieszkanie, jest dom, nie ma podstaw, w Polsce się przyznaje dzieci matkom, tak? I to jest takie kupczenie dziećmi moim zdaniem, bo to było bez wiedzy dzieci, tak? Dzieci były jako po prostu narzędzie do ugrania własnego interesu. Więc to jest kolejny sygnał ostrzegawczy. Jeżeli będziecie słyszeć takie słowa, drodzy ojcowie i szanowni przyszli, byli mężowie, to po prostu jest na 99% pewne to, że będziecie alienowani. Może nie od razu po rozwodzie, a nawet powiem więcej, przed rozwodem możecie nie być alienowani, bo przed rozwodem alienatorki to grają takie kooperujące, takie współpracujące, że one nie alienują, one tak trochę usypiają czujność, że one chcą współpracować, że im zależy na tym, żeby ojciec się kontaktował z dziećmi i tak dalej. W związku z tym ta alienacja, jak już mają ten rozwód, jak on się uprawomocni i ojciec tam nie wnosi jakiejś apelacji czy tam czegoś i jak to już tam się odpali ten rozwód i on działa, przepraszam, to dopiero się zaczyna alienacja, tak? I tak jak mówił Jarek, ona się może zacząć po miesiącu, dwóch, trzech, pół roku, roku albo po dwóch latach. Pozdrawiam Rafała. Więc jeżeli usłyszycie taki tekst, to uważajcie, tak? Jeżeli usłyszycie jakikolwiek tekst, który mówi, nie dam ci dzieci, zabiorę ci dzieci, dzieci i tak będą ze mną, nie zobaczysz już więcej dzieci, tak? No to jest duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że będziecie alienowani, gdzie to może być przykryte na samym początku, zanim się dostanie rozwód, ale potem ta alienacja wystrzeliwuje. Ja znam ojca, który tam chciał spędzać z dziećmi czas, to chyba było w 2018 roku i to było tak jeszcze przed rozwodem. No i tam już nawet przed rozwodem jego była obecnie żona, sprawiała mu problem, więc tam też się gdzieś toczyło coś w sądzie. Ale w każdym razie wyrok miał być chyba dany w sierpniu, jakoś tak. A on miał w lipcu ten czas wakacyjny z dziećmi. I przed rozwodem, przed ogłoszeniem wyroku jego już była żona łaskawie mu dała ten czas, żeby spędził z dziećmi. Tak? To oczywiście był strach przed sądem. Bo to była po prostu perfidna gra, żeby pokazać w sądzie, że jest się kooperującym, no że miał czas w lipcu, no to wziął chłopców, ja problemów nie stwarzam i tak dalej, tak? No i on faktycznie tych chłopców miał, potem przyszedł wyrok i od wyroku tych chłopców nie ma i powiedział mi, Kuba, to jest ostatni raz, kiedy po prostu widziałem chłopców. Więc na takie coś też uważajcie, na takie coś też uważajcie. Jeden ojciec mówi, nie wierzcie w 100% tego, co słyszycie i nie wierzcie w 50% tego, co widzicie. Więc takie obiecanki, takie podchody, takie manipulacyjne gry ze strony alienatorów i alienatorek, które niby pokazują taką dobrą chęć, to takie coś nie gra. Kiedy jeszcze uważałbym na to, że ta alienacja będzie, tak? Bardzo często no jest tak, że jest rozwód i facet znajduje sobie nową babkę. Może inaczej. Małżeństwo się rozpada z tego powodu, że facet znalazł sobie nową babkę. Tak? I to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz alienowany, bo to są dzieci. Dzieci są tutaj narzędziem zemsty, tak? I alienatorka bardzo często mówi, nie będziesz widzieć mnie, ale dzieci też nie. Tak? Więc jeżeli porzucasz ją, to porzucasz ją tak naprawdę w pakiecie razem z dziećmi. Jeżeli jest po prostu zdrada, czy mąż sobie znajdzie obecnie inną, tak? Nie wnikam, z jakich powodów sobie znalazł, aczkolwiek jest taki dowcip, że jeżeli facet zdradza, to rozwala rodzinę, a jeżeli babka zdradza, no to ucieka ze związku bez perspektyw. Więc no, to tak w ramach humorystycznych. Więc jeżeli facet znajdzie sobie babkę, tak, i idzie do niej, tak, to
to jest taki bardzo duży cios w ego kobiet i one wtedy używają dzieci jako narzędzia zemsty. Mówią, nie widzisz mnie, ale dzieci też nie będziesz widzieć. Tak? Chciałeś sobie do niej iść, to idź. Babka też nie jest w stanie przeżyć tego, że obca kobieta będzie obcować z jej dziećmi. To jest po prostu w instynkcie kobiet, to jest nie do pomyślenia. Oczywiście w drugą stronę to działa, bo jak babka sobie znajdzie faceta innego, to też musicie uważać, że będziecie alienowani, bo wtedy ona będzie robić z tego swojego nowego partnera, oprócz tego, że będzie go, że on będzie was zastępować w sypialni, czy po prostu w domu, to także ona będzie chciała zrobić z niego nowego tatę, tak? I w momencie, kiedy babka odchodzi od faceta, mając już faceta, tak? To jest ten monkey branching, który mówił Jarek, tak? Czyli tak jak małpy, jak skaczą po tych linach, to rzadko kiedy jest taki moment, że ona wisi w powietrzu, tak? Ona leci na jednej linii, łapie się drugiej i dopiero puszcza te i może lecieć dalej, tak? W związku z tym, w momencie, kiedy to dla panów, tak? W momencie, kiedy babka złoży pozew o rozwód i dowiadujecie się, że jest inny facet, to tak naprawdę jesteście na przegranej pozycji. To nie ma co walczyć o związek i tak dalej, bo wy wtedy jesteście B, on jest cacy i ona nawet tych dzieci wasze będzie przekonywać do tego, że ten facet jest 100 razy lepszy, że on jest super, że on jest och, ach, ech. Nieważne, co będziecie robić. W związku z tym jakakolwiek akcja będzie tylko pogrążać was. No ale to też jest temat na inny odcinek, ale jeżeli facet znajdzie sobie babkę, no to babka w ramach zemsty i w ramach tego, żeby kobieta inna, ona nie wyobraża sobie, żeby inna kobieta mogła być matką dla ich dzieci, tak? Ale bardzo dobrze wyobraża sobie, że obcy facet może być ojcem dla jej dzieci, tak? Ale ona cały czas będzie nad tymi dziećmi mieć kontrolę. Ona nie wyobraża sobie, że ona tę kontrolę straci. I tutaj jest kolejny sygnał ostrzegawczy, czyli red flag albo czerwona lampka, bo moja była, spytała się mnie tak, jak rozmawialiśmy, bo mieliśmy wtedy dużo rozmów, tak, się wtedy się ulewało i ona powiedziała, a jak ty się będziesz czuć, jak chłopcy będą do niego mówić tato? Wow, no to kolejna lampka, ona po prostu mi wysyłała takie sygnały, że ja będę alienowany. Ja po prostu, nie wiem, ja nie miałem takiej wiedzy wtedy, tak jak teraz. W tej chwili dwa wypadki pod rząd, niesamowite. Więc ja po prostu takiej wiedzy nie miałem. Tak jak Marcin, z którym się spotkałem wczoraj, tak? Jemu się dopiero oczy otwierają. Więc ja też pewnie byłem tym, który zmarnował 2 lata. I stąd też był ten livestream, żebyście, drodzy ojcowie, przedrozwodowi albo w trakcie, nie marnowali tych 2 lat. No i oczywiście byłem alienowany. Jedna z tych technik alienacyjnych, ona doskonale funkcjonowała w naszym rozpadającym się związku, bo przyszedł moment, gdzie chłopcy mieli nazywać jej nowego partnera, kochanka, czy tam partnera tata, a do mnie mówili po imieniu. I na dodatek, powiem wam, ona była w tym tak konsekwentna i tak zawzięta i tak chciała to szybko robić, że my jeszcze małżeństwem byliśmy, jeszcze nie mieszkaliśmy razem, a już byli przygotowywani na to, że to będzie ich tata, tak? U mnie się skończyło jakieś życzenia na urodziny i prezenty, a życzenia na dzień ojca, kiedy jeszcze byliśmy małżeństwem, były składane obcemu facetowi. No po prostu tak. Więc no, ja dostawałem sygnały ostrzegawcze, nie takie sygnaliki, sygnały, po prostu te syreny wyły, tak? Na tacy. Tylko że ja bez tej wiedzy, ja przez cały czas żyłem, no jak tak może być, no jak tak można, przecież to niemożliwe. Przecież dzieci mają jednego ojca, jedną matkę i tak dalej. Nie ma. Więc kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest to, że jeżeli facet znajdzie sobie babkę, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie alienowany, bo zemsta, ja ci pokażę, tak? Jak opuszczasz mnie, to i dzieci też. Nie będziesz widzieć mnie, to nie będziesz widzieć dzieci. Tyle zobaczysz dzieci, tak? Będziesz się prosić, tak? Ale jak babka odchodzi do faceta innego, to ona bardzo chce usunąć obecnego z jej życia, żeby zniknął, tak? Jego alimenty nie, oczywiście, tak? Jego kasa nie. On ma zniknąć, tak? A co miesiąc przelewik ma iść na konto, no bo pecunia non olet, czyli po prostu pieniądz nie śmierdzi.
Może kolejny jeszcze sygnał ostrzegawczy, który ja miałem i który też jakoś tam zignorowałem, albo go po prostu zlekceważyłem, albo nie zdawałem sobie sprawy, tak? No to było to, że jak moja była gdzieś wychodziła i brała syna na lody, tak? Brała, idę z synem na lody, no to brała go na lody oczywiście, żeby się spotkać z kochankiem. No i na tych lodach byli, tam chodzili na lody, na jakieś sushi, na jakieś coś tam, ale to już było jak gdyby przygotowywanie dzieci do wprowadzenia nowego mężczyzny w życie. Więc ja teraz widzę pełen obraz, widzę, że miałem tych sygnałów ostrzegawczych co chwila gdzieś podawane. Ten mój wyrok rozwodowy określający kontakty to jest taki, no właśnie jest taki, jaki jest, że prowadzę ten kanał, ale pewnie gdybym miał taką wiedzę wtedy, taką jaką mam teraz, nie zmarnował tych pierwszych 2 lat albo tych pierwszych 3 lat, postępował też inaczej, tak, bo też moje postępowanie spowodowało to, no że jest jak jest, no to pewnie byłoby jakoś inaczej. W związku z tym, drodzy ojcowie i szanowni mężowie, którzy będziecie przyszłymi, byłymi mężami, żeby nie wyważać otwartych drzwi, żeby nie wymyślać od nowa koła, więc uważajcie, czy będziecie alienowani, czy nie będziecie alienowani. Ja oczywiście nie twierdzę, że wszystkie kobiety alienują, nie twierdzę, że wszyscy mężczyźni alienują. Jest duże prawdopodobieństwo, bo wtedy grają przy rozwodzie ogromne emocje, chęć zemsty, dokopania, więc no, tutaj się mogą dziać różne rzeczy. Natomiast znam też małżeństwo, które chciało się rozwieść i rozwiedli się bardzo fajnie, bez żadnego planu wychowawczego i tak dalej. W związku z tym nawet sąd im kazał zrobić jakiś plan wychowawczy, no bo żeby ewentualnie potem na poczet ewentualnego przyszłego konfliktu, żeby miał się na czym oprzeć, żeby było, że oni się na coś tam zgodzili. I oni zrobili szybko jakiś taki plan wychowawczy, ale generalnie wygląda to w ten sposób, że oni dzwonią do siebie, są przez cały czas w kontakcie, jeżeli chodzi o dzieci. Ona do niego dzwoni, słuchaj, tutaj córka ma lekcję, może byś wpadł jej pomógł. I on mówi, dobra, mam czas, to wpadnę. Żona mówi, wiesz, ja wyjeżdżam na 3 dni, bo mi tam wyszło tam z koleżankami, czy tam z kimś wyjeżdżam. Może byś wpadł, poopiekował się córką. Więc on wpada i albo jest u niej w domu, albo wpada i bierze ją do siebie. Więc jest to wszystko bardzo lajtowo i oni tego planu wychowawczego, który ustalili, w ogóle go nie przestrzegają, tylko po prostu są bardzo elastyczni. Mimo, że tam między nimi było tak, że on tam no, był taki, no, ostro było, tak? Ja nawet kiedyś rozmawiałem z tą już było żoną, mówię, wiesz co, wy to się chyba zejdziecie, bo ona mówi, nie, bez szans. Taki układ, jaki jest okej, ale to bez szans, żebyśmy zeszli. I ta córka wiedzi ojca i matkę, tak? Można. Słuchajcie, będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście mnie. Jeżeli możecie, to puśćcie to dalej, bo się okazuje, że wielu facetów, wielu ojców i wiele osób się wbija w alienację, bo po prostu nie wiedzą, co ich będzie czekać za 2 lata. Dziękuję jeszcze raz za Waszą uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Na razie.